witam Państwa ponownie. Magdalena Diana Kołodziejska, czyli tarocistka Diana. Zapraszam Państwa na spotkanie ze mną. Ja dzisiaj w poniedziałek będę z Państwem rozpoczynała ten, mam nadzieję, fantastyczny tydzień przed świętami Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo zaczynacie drobnym kroczkiem do tego ważnego czasu się przygotowywać, ale też wierzę, że nie jest to czas, w którym szalejecie Państwo jakoś szczególnie. Mam nadzieję, że trochę więcej poświęcicie w tym czasie myśli sobie, swoim bliskim i temu, czym te święta tak naprawdę mają być, a nie tylko sprawom materialnym i zakupom. Mam nadzieję, że to nie będzie sprawą dominującą w najbliższym czasie. Mili Państwo, zapraszam dzisiaj oczywiście na spotkanie ze mną. Ja będę Państwu towarzyszyła do godziny 10. Potem zaproszę Państwa na drugie śniadanie przy kawie i wrócę do Państwa na wizję od godziny 12.30 do 13.30. W międzyczasie, jak zwykle, będę dostępna pod swoim numerem telefonu 708-788-208. Oczywiście przypomnę Państwu od razu, że poza wizją dzisiaj na pewno, bo spotkaliśmy się w korytarzu, towarzyszy mi wróżbita Robert. Jego wizytówka w momencie, kiedy będzie wolna linia, na pewno się pojawi. Na chwilę obecną, ponieważ prawdopodobnie jest zajęty i rozmawia, tej wizytówki przez moment nie będzie. Także osoby, które będą chciały porozmawiać, o, jest już właśnie, czyli gdyby ktoś z Państwa miał ochotę rozpocząć poniedziałek właśnie rozmową z Robertem o ważnych sprawach, o sprawach, które mogą dla Państwa być dzisiaj sprawami pilącymi i takimi naprawdę ważnymi, 708-788-454. A co dzisiejszego dnia, mili Państwo? Dzisiejszego dnia przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że jeszcze w Skorpionie znajduje się Księżyc. Księżyca nam ubywa, będzie nam go ubywało aż do 13 grudnia, co bardzo ważne, moi mili Państwo. Jeżeli dzisiaj Księżyc jest w Skorpionie, to znaczy, że będzie przypominał o pewnych sprawach, o sprawach, które chcielibyśmy ukryć, o sprawach, które należałoby też w sobie uporządkować. Czyli wszystko to, co zostawiamy, co gdzieś głęboko zakopaliśmy w sobie, może w tym dzisiejszym dniu, podobnie jak i wczoraj jeszcze, może gdzieś nas ze środka troszkę kłuć, więc warto byłoby pewne rzeczy uporządkować. On już pomalutku, ten księżyc, będzie przychodził do strzelca, więc na pewno będzie dużo łatwiej, dużo przyjemniej, dużo lżej w niektórych sytuacjach. Poza tym też będzie się zmieniała wibracja dnia. W dzisiejszym dniu jest wibracja numer 9. Czyli dzisiejszy dzień będzie definitywnie sprzyjał właśnie porządkom, kończeniu pewnych spraw, porządkowaniu temu, co ukryte. Na pewno w dniu dzisiejszym szczególnie zwracam uwagę znakom wodnym, czyli ryby, raki i skorpiony w dniu dzisiejszym będą bardziej podatne na wszelkiego rodzaju sytuacje, w których Wasze emocje mogą brać górę. Jako że księżyc z Waszym skorpionim znaku, może to sprawiać, że trygonem działać będzie na znaki właśnie wodne i może Wam sprawiać trochę trudności z wyrażaniem swoich emocji, ale też przymusi Was do uporządkowania pewnych rzeczy. Jutro już będzie troszkę sympatyczniej, troszkę lżej. Myślę, że już wieczorem będzie to odczuwalne, ponieważ księżyc, jak wejdzie do strzelca, zyskamy na energii przede wszystkim, tak? Bo skorpion może sprawiać, że ważne są rzeczy wewnętrzne, głęboko skryte. Strzelec będzie sprzyjał temu, żeby powyciągać pewne sprawy na zewnątrz i je uporządkować. Także zapraszam, mili Państwo, do mnie, gdybyście mieli do mnie jakieś pytania związane z tym, co się u Was dzieje, jakie zrobić plany na najbliższy czas, jak sobie poradzicie w ogóle w tym czasie przedświątecznym, czy też poświątecznym, jakie macie plany i czy chcecie je zrealizować w nowym roku. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie do mnie. Ja z przyjemnością odpowiem na Wasze pytania. 708-588-444 to jest numer telefonu tutaj do mnie. I oczywiście, mili Państwo, jak wiecie, możemy porozmawiać o wszystkim. Nie ma tematów tabu, nie ma tematów, których nie poruszamy. Myślę, że wszelkie pytania i wszelkie odpowiedzi są jak najbardziej możliwe do zrealizowania tutaj w naszej telewizji Rodin TV. Ja oczywiście też Państwa zaproszę na program, który będzie programem za chwileczkę po moim programie, czyli o godzinie 10.
10:30, drugie śniadanie przy kawie. Dzisiaj udało mi się od Sebastiana wyszarpać prawie że informacje dotyczące tego, co w dzisiejszym programie, a dzisiaj zapraszają Państwa na program Agnieszka Drochomirecka i Sebastian Przybylski. Co dzisiaj w programie? Przede wszystkim w dzisiejszym programie będzie młodziutka wokalistka Paula i na spotkanie z nią zapraszam. Będzie również temat dotyczący spraw wizerunkowych. Jak zadbać o wizerunek, jak ten wizerunek swój, firmy, w jaki sposób go przygotować, w jaki sposób go przedstawić światu zewnętrznemu oraz będzie informacja o technikach sprzedaży, w jaki sposób pracuje się przy technikach sprzedaży, jak można się tego nauczyć i jakie sztuczki są wykorzystywane również po to, żeby tą sprzedaż zwiększyć. Także mili Państwo, bardzo serdecznie zapraszam. Ja, moi mili, przede wszystkim będę życzyła Wam tego, żeby ten czas, który mamy w tej chwili, czyli ten czas nie tylko ubywającego księżyca, ale przede wszystkim czas przedświąteczny, potraktować jako czas wyjątkowo specjalny. Mówimy o tym bardzo często, że my zapominamy i też w ostatnich dniach zauważyłam to, że rzeczywiście my pędzimy, my nie mamy czasu właściwie na nic, nie słuchamy naszych bliskich, nie interesuje nas to, czego oni tak naprawdę od nas oczekują, czego chcą. Pędzimy troszkę na oślep, jak z górki, w tej chwili wdajemy się w taką, ja bym powiedziała, wspólną trochę histerię właśnie przedświąteczną. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ponieważ w ciągu weekendu, tutaj w sobotę przyjeżdżałam do telewizji dwukrotnie, no to rzeczywiście muszę Państwu powiedzieć, byłam zaskoczona tym, że jest tak bardzo wielu ludzi, że tak bardzo wiele osób korzysta z takiego fantastycznego czasu rodzinnego. Ale niestety też z przykrością stwierdziłam, że bardzo wiele osób tego czasu nie wykorzystuje w sposób rodzinny, tylko rzeczywiście przede wszystkim skupia się na tych sprawach materialnych. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że niestety bardzo w tym okresie też wzrasta pewnego rodzaju agresja, pretensjonalność, złośliwość wśród nas. Stajemy się tacy zaborczy, stajemy się okropnie materialistyczni i bardzo, bardzo właściwie zapominamy o tym, czego te święta dotyczą i na czym się powinniśmy skupić, a właściwie kładziemy nacisk tylko i wyłącznie na to, aby mieć, 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 konsumować, konsumować, konsumować. Mili Państwo, dołączyła do nas Irena, także bardzo serdecznie zapraszam osoby, które chciałyby na przykład skontaktować się z Ireną. Numer telefonu do Irenki to jest 708-788-678. Pod tym numerem możecie Państwo z nią porozmawiać. Ja wiem, że jest wczesna poniedziałkowa godzina i jeszcze o tej porze może nie do końca wiecie, jakie są Wasze najbliższe plany ani na dzisiejszy dzień, ani na najbliższe kilka dni, więc myślę, że to też jest dobry czas, żeby pewne rzeczy sobie uporządkować. Może też jesteście po weekendzie, który przyniósł ze sobą sporo emocji, sporo różnego rodzaju rozważań, zastanawiania się, może jakiegoś porządkowania, które też należałoby poruszyć. Macie na pewno pytania związane z tym, jak spędzicie święta, czy uda Wam się rzeczywiście spędzić te święta w atmosferze rodzinnej, fantastycznej, przyjemnej, czy też będziecie na przykład narażeni na różnego rodzaju trudności, nieprzyjemności i być może, mam nadzieję, oby nie, różnego rodzaju frustracje i kłótnie. Może dobrze byłoby w takim wypadku zadzwonić do mnie, do Ireny lub do Roberta i o takich sprawach porozmawiać. Ja oczywiście będę Państwa zachęcała przede wszystkim do tego, żeby potraktować ten okres jako okres radości. Bo wydaje mi się, że wszystkim nam w codziennym życiu przede wszystkim brakuje radości. Ja o tej radości mówię i będę o tej radości zawsze mówiła, dlatego że wystarczy się naprawdę czasem do siebie uśmiechnąć i naprawdę nie ma znaczenia. Ja wiem, że ktoś tam usiądzie z tyłu, postuka się w głowę i powie, o czym ja mówię. Skoro ja tutaj sobie siedzę w ciepłej telewizji i właściwie no, wszystko w życiu fantastycznie mi się układa. Tak, ale też musiałam się nad to napracować, żeby fantastycznie mi się układało. Żeby dojechać do tej telewizji, też spędzam czas w zatłoczonych autobusach, wśród ludzi, którzy mają często bardzo nieprzyjemne, nabzdyczone miny i są cali w pretensjach. Więc to nie jest tak, że to życie jest tylko i wyłącznie złożone z cudownych chwil, ale staram się z nich wyciągać to, co najlepsze. Jeżeli nawet jadę tym zatłoczonym autobusem wśród osób, które no, mogą nie do końca przychylnie spoglądać na swoich współtowarzyszy podróży, staram się tym przede wszystkim nie przejmować. Staram się skupiać na takiej zwykłej po prostu radości wynikającej z tego, że przede wszystkim udało mi się wstać,
dobrze się czuję. Jadę do pracy, gdzie spędzę z Państwem czas, gdzie będę mogła po prostu tutaj do Państwa troszkę pomówić, troszkę będę mogła z Państwem też porozmawiać. Staram się skupić na tym, że jest fantastyczny poniedziałkowy dzień. Oczywiście zima, już się pojawił mróz, ale też zima ma swoje niezwykłe uroki. Więc myślę sobie, że to wszystko ma sens, ma jakąś swoją wartość. Należy tylko z tych różnych sytuacji, które czasem nam doskwierają i tak wielu z nas na pewno się dzisiaj budzi i mówi, o mróz, niedobrze. Albo widzi w tym tysiące innych powodów do niezadowolenia. Ja myślę, że sztuką jest tak naprawdę uśmiechnąć się do siebie, do swojego wnętrza, uśmiechnąć się do tego, że właśnie mamy możliwość ucieszyć się, uśmiechnąć, być zadowolonym z tego, że się dobrze czujemy, że możemy dzisiaj na przykład zaplanować różne aktywności, wyjść z domu, czy to na spacer, czy na zakupy, czy pozałatwiać ważne sprawy. Możecie przede wszystkim włączyć też naszą stację i spędzić z nimi cały dzisiejszy dzień, bo myślę, że różnego rodzaju ciekawych programów nie zabraknie. Myślę zresztą, że Państwo już zauważyliście, że jest bardzo, bardzo wiele zmian, które są czynione specjalnie po to, żebyście Państwo mogli z nami spędzać naprawdę fantastyczny czas. Wczoraj mieliście Państwo możliwość spędzić popołudnie z Janem Witoldem Suligą, niezwykłą osobowością, tarocistą, jednym z najbardziej znanych polskich specjalistów od tarota, który napisał i książki, ale też jest to etnograf, jest to człowiek zajmujący się kulturami i ma ogromną wiedzę związaną z tym, w jakim świecie żyjemy, z jakiego świata wyrastamy. Ale też wieczór spędziliście Państwo w fantastycznych objęciach wróżek, bo była i Paulina, i Oliwia, ale także Rodin i Rola. A dzisiejszy dzień spędzacie Państwo, zaczynacie go spędzać przede wszystkim ze mną, później, tak jak powiedziałam, Agnieszka, Sebastian, później wrócę do Państwa ja, no i w ciągu dnia oczywiście wszystkie programy poradnikowe, a wieczorem znowu wrócą do Was wróżki. Także zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie, mili Państwo. Porządkujemy, oczywiście, że porządkujemy. Porządkujemy siebie, porządkujemy swoje sprawy materialne, porządkujemy swoje sprawy emocjonalne, porządkujemy też swoje mieszkania, robimy porządki na, powiedziałam, to jest też taki moment, kiedy pomijając właśnie te zakupy i liczne, rozliczne wręcz aktywności, bardzo dużo czasu, mili Państwo, też spędzacie na porządkach domowych, czyli na wielkich porządkach. Ja zwracam uwagę szczególnie na to, że jednak minus 6 stopni, czy też minus 13 nie do końca sprzyja temu, żeby szorować okna po to tylko, żeby się zaziębić i żeby święta spędzić zamiast w radosnej atmosferze. To w łóżku. Bardzo uważamy na to, mili Państwo. Hartujemy się. Oczywiście profilaktycznie zażywamy różnego rodzaju specjalne witaminki. Ja będę zwolenniczką tego, żeby korzystać z witamin w formie naturalnej, czyli soki z malin, soki pewnie tutaj Izy Wiedza byłaby najbardziej pożądana, czyli wszelkiego rodzaju przetwory z dzikiej róży, wszelkiego rodzaju owoce, warzywa, które o tej porze roku może nie są bombą witaminową, ale jednak warto je do tej swojej diety wprowadzać. Szczególnie zwracam uwagę na nasze ulubione jednak jabłka, bo one o tej porze są wyjątkowo smaczne. Oczywiście też korzystamy z tego, że pewnie dużo jest o tej porze roku cytrusów. Dbamy, mili Państwo, o tą dietę, dbamy o te nasze żołądki, bo jak wiecie, jednak ten nasz brzuch jest odpowiedzialny za to, w jaki sposób nasz organizm będzie znosił, będzie radził sobie z tymi temperaturami, które są. Na pewno wielu z Państwa zauważyło, że ma wzmożoną potrzebę, może mieć wzmożony apetyt. Chłód będzie sprzyjał temu, żeby organizm jednak generował troszkę, żeby się przyspieszył metabolizm, żeby tutaj ten organizm ocieplać. W związku z czym może tak być, że potrzebujecie trochę więcej wysoko energetycznych pokarmów, potraw i należy na to na pewno zwrócić uwagę. Nie jest to najlepszy moment, nawet jeżeli ubywa tego księżyca, ale już tak niewiele dni do tego zostało, że nie jest to na pewno najlepszy moment na to, żeby rozpoczynać w tej chwili jakieś drastyczne diety. Te diety przede wszystkim nie przyniosą Wam oczekiwanych rezultatów. Sprawią, że w tej chwili to, co stracicie za chwilę przy świątecznym stole, niestety bardzo szybko odzyskacie.
A myślę, że dobra, mądra, zbilansowana dieta sprawi, że do świąt, jeżeli uregulujecie swoją przemianę materii, myślę, że i w święta nawet trochę nadmiaru w jedzeniu Wam na pewno nie zaszkodzi. Na diety przyjdzie czas przed Sylwestrem i po Nowym Roku. Ja przypominam, że w tym roku pełnia wypada 28 grudnia, czyli od 28 grudnia te z Pań, czy ci Panowie, którzy będą mieli ogromną potrzebę na to, żeby kilka kilogramów stracić, będzie to dobry moment na podjęcie takiej decyzji i rzeczywiście sprawić, że z nowym rokiem, jeszcze ze starego roku wchodząc w nowy rok, rzeczywiście będziecie może bardziej konsekwentni, może uda Wam się w tej szóstce być bardziej zharmonizowanymi i dzięki temu uda Wam się rzeczywiście ten nadmiar wagi, chociażby po świątecznej, stracić. Czyli nie przesadzamy teraz, nie szalejemy, jeśli chodzi o znęcanie się często nad swoim ciałem. Definitywnie pozwolimy sobie teraz na to, żeby przede wszystkim zabezpieczyć siebie i swoje dobre samopoczucie, a czas na diety przyjdzie przed końcem roku. A ja witam, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry, ja tu Zenona, no tak piszę, a tego, datę urodzenia 23.05.52. No i mam taką sprawę, mam trochę taki problem z sprzedaniem domu i nie wiem, jaką opcję wybrać, bo już jakiś czas, no tu, to tamto, no doradzałam się, no wtedy sprzedam ten dom, nie, ale jakoś no, nie dochodzi do tej transakcji. Dobrze. Dobrze, zaraz zobaczymy w takim wypadku, co pokażą karty, jakie ma Pani możliwości tutaj na sprzedaż tego domu. Czyli ja rozumiem z tego, że wykorzystała pewnie Pani cały pakiet możliwości, takich jak agencji nieruchomości. W internecie na ten, to specjalne nieruchomości. Mhm. No dobrze, zobaczmy w takim wypadku, co dla Pani będzie najkorzystniejszym jakby sposobem na sprzedaż tego domu. Od jak dawna próbuje Pani go sprzedać? No, trochę czasu dobry. No to długo. Tak myślałam, trochę podremontowałam, nie? No ale jeszcze ktoś tam był, lokal wynajmował ode mnie, nie? No i nie wiem, czy to nie raczej tej reklamy. Dobrze, zaraz zobaczymy. No powiem Pani, że mam takie karty mówiąc o tym, że naprawdę ma Pani ogromne trudności, że z jakiegoś względu sam ten dom, samo to miejsce, pomijając nawet remont i włożony przez Panią czas i pieniądze, zaangażowanie, cały czas pokazuje się jako taka forma dla Pani dziury finansowej, czyli on w jakiś sposób Panią obciąża i mam takie wrażenie, że coś tutaj musi być też z energiami. Czy Pani ten dom sama próbowała w jakikolwiek sposób oczyszczać? Nie. Tak, raczej lubiałam takie rzeczy, nie po prostu świeczki zapalę, to tamto, ale nie. Bo w tej chwili nie przebywam w tym domu, nie? Jestem u dzieci, bo on już jest tam wyremontowany, raz kiedyś jadę, no bo wyjeżdżam do pracy po tego. Nie? A proszę powiedzieć, czy ten dom w ogóle wiąże się z kimś? Powiem Pani, dlaczego pytam. Czy ten dom w ogóle wiąże się z jakąś osobą zmarłą? No nie umiem powiedzieć, no mąż już kupę lat nie żyje, nie? No a proszę powiedzieć, to był Wasz wspólny dom, w który obydwoje żeście tutaj byli zaangażowani? Tak, tak. Pani Zenono, ja poproszę Panią, ponieważ mnie się pokazuje energia jednak męska, zawieszona, obecna w tym domu. Ja bym Panią poprosiła o imię Pani męża i jego datę urodzenia. Zenobiusz, 3 października 1952. 3 października 1952, Zenobiusz, tak? Tak, tak. Dobra. Ile lat, proszę powiedzieć, mąż nie żyje? 25. No to rzeczywiście długo. Pani Zenono, powiem Pani tak, ja sobie tą energię odprowadzę, oczyszczę, natomiast dla Pani takie zadanie. Proszę sobie kupić, najlepiej byłoby jednak białą szałwię. Ma Pani teraz kilka dni, żeby ten porządek zrobić. Ja bym powiedziała, że ten dom okadzić jednak, naprawdę, za prawą ręką. Jak jestem, przepraszam bardzo, no dobrze, przyjmę to, no może jak później będę, nie? Bo w tej chwili nie będę na razie, po świętach muszę wyjechać.
a dopiero później będę w tym domu. Jak będzie Pani w tym domu, to proszę to na pewno zrobić. Powiem Pani dlaczego. Dlatego, że mnie się ten dom pokazuje jako obciążony, jako dom obciążony, w którym rzeczywiście, powiem Pani tak, jak nawet ktoś przychodzi, jakby nawet ktoś się pojawił i zainteresował tym domem, ja mam takie wrażenie, że ludzie wchodzą i właściwie natychmiast uciekają. Ja mam przy tym domu mnóstwo kart mówiących o tym, że są w jakiś sposób energie, jest jakiś płacz, jest żal, jest rozpacz. I nawet jeżeli Pani się tam dobrze czuje, to proszę pamiętać, dla człowieka obcego może to stanowić jakieś obciążenie. Jak wróci Pani z tego wyjazdu, o którym Pani mówi, mnie karty pokazują, że przede wszystkim już pojawia się bardzo ładnie tutaj taka energia też i w Pani, myślę, sprawiająca, że pojawią się możliwości na sprzedaż. Ja powiem Pani tak, nie zachęcam Pani do korzystania z agencji. Uważam, że powinna Pani nadal utrzymywać ogłoszenia gazetowe, jak najbardziej reklamę na domu. Agencje nieruchomości, powiem Pani szczerze, nie pokazują mi się jako coś wybitnie przynoszącego Pani oczekiwane rezultaty. Powiem Pani, że jeśli Pani ten dom uprzątnie energetycznie po swoim powrocie w nowym roku, mnie karty pokazują, że ma Pani szansę w okolicach lutego, kwiecień, wreszcie ten dom sprzedać. Mnie się przy tym domu pokazuje kobieta o jasnych włosach razem z mężczyzną, osoby bardzo, bardzo tym domem zainteresowane. Ktoś, kto właściwie ten dom będzie chciał kupić i tutaj będzie się chciał sprowadzić do tego domu razem z rodziną. Dość liczna rodzina, to powinno być dla Pani też taką informacją, ale definitywnie jest to ktoś znaleziony bezpośrednio przez Panią z ogłoszenia albo z ogłoszenia na domu. Nie mam tutaj zaangażowania ze strony żadnej instytucji, czyli żadnej agencji nieruchomości. Aha, rozumiem. A jeszcze proszę mi powiedzieć na temat tej szałwii. To... Już Pani mówię, biała szałwia, może Pani ją kupić. Może Pani ją kupić właściwie w każdym sklepie takim, nawet internetowym, jak Pani wrzuci biała szałwia, to można ją przez internet kupić. Kupić sobie małą miotełkę, to nie musi być jakaś duża. Podpala się taką szałwię, ona się będzie dymiła, czyli wziąć talerzyk nad tym talerzykiem z tą szałwią. Idzie Pani, jak stoi Pani w drzwiach, to zawsze za prawą ręką, czyli idzie Pani w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, tak? Tak, że każdy kąt możliwy do oczyszczenia okadza Pani sobie tą szałwią. Może Pani nią po prostu w każdym kąciku pokręcić, 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 tak, żeby zakończyć przy drzwiach w momencie, kiedy Pani, w tym miejscu, w którym Pani, od którego Pani zaczęła, należy zakończyć, ale zawsze za prawą ręką, czyli oczyszczamy energię w myślach. Ważne też jest to, żeby pamiętać o tym, że oczyszcza Pani dom ze wszystkich negatywnych energii. Jak Pani sobie to zrobi, może Pani pootwierać okna, troszkę dom przewietrzyć, zostawić. Moim zdaniem to przede wszystkim sprawi, że to, co powiedzmy ja wyprowadzę, to jest jedno, natomiast Pani sobie ten dom wyczyści z emocji, które tam mam. Ja mam tam, muszę Pani powiedzieć, tak jak powiedziałam, ja mam tam bolące bardzo serce, dużo łez jakby wgryzionych dosłownie w te ściany, takie powiedziałam dosyć depresyjne energie, więc myślę, że na pewno to Pani również pomoże, bo karty pokazują, że tak jak powiedziałam, w momencie, kiedy Pani domknie, oczyści, wypali dosłownie pewne rzeczy, mnie karty pokazują, że zaczyna się dla tego domu nowy początek, dosłownie. I mimo, że Pani może brakować wiary w to działanie, bo może tak być, Pani się tak pokazuje w kartach, że nie do końca Pani w to wierzy, to mnie karty pokazują, że bardzo szybko zobaczy Pani efekty tego, bo rzeczywiście przede wszystkim co się pojawi? Pojawi się zainteresowanie domem. Moim zdaniem teraz od dobrych kilku miesięcy nie było zainteresowania tym domem. Ja nie mam osób, które w ogóle pytałyby, dzwoniły, dowiadywały się, zwiedzały ten dom. Więc pierwszą oznaką jakby zmian, które się pojawią na skutek Pani porządków, będzie to, że pojawią się osoby zainteresowane, że będzie dzwonił do Pani telefon. Sprzedaż domu moim zdaniem między lutym a kwietniem i tu ma Pani bardzo ładne karty, fajna rodzina, fajni ludzie, którzy ten dom kupią, więc będzie Pani też miała pewność, że, no, że przechodzi to naprawdę w dobre ręce, że będzie Pani z tego powodu zadowolona. Ja jutro będę sobie oczyszczała Pani energię, Pani męża, no bo ja tą energię mam, ona się w kartach pokazała jako jedna z podstawowych rzeczy i powodów, dla których w tej chwili może mieć Pani trudność ze sprzedażą tego domu.
Mili Państwo, my się nie upieramy przy tym, że zawsze coś musi być złego przy tych Waszych domach. Oczywiście mówiąc złego, mówię to też w takiej przenośni, ale jeżeli takie energie się pokazują i też już Państwo na pewno zauważyliście, jak mam kogoś, kto przeszedł, to raczej staram się utrzymywać tą wersję, że dana osoba przeszła. Jeśli ktoś nie przeszedł, z jakiegoś względu ta energia żalu, smutku cały czas jest, może też tak być, że zostaje tylko część energii, że nie jest to energia w całości, że zostaje tylko część tej energii, ale ona będzie dalej obciążała. Jeżeli ktoś był bardzo silnie związany i z jakichś względów postanowił stworzyć sobie, ja kiedyś też o tym mówiłam, dusze potrafią stworzyć sobie, mają nawet często taką świadomość, że nie żyją, natomiast również w nich jest taka ogromna potrzeba opiekowania się wami, taka ogromna potrzeba bycia przy was, tego, że boją się zostawić w dom, boją się zostawić was, nie chcą jakby was opuszczać. One wtedy tworzą sobie takie złudne raje, tak? Czyli one sobie budują taką przestrzeń wokół was, która sprawia, że przede wszystkim wy jesteście bardzo obciążeni, no bo one skądś muszą tą energię czerpać. Macie takie poczucie, że coś koło was ciągle funkcjonuje. Nie musicie odczuwać tej obecności jako obecności, ale możecie mieć wrażenie takiego ciągłego funkcjonowania na pograniczu trochę. Jakbyście rzeczywiście gdzieś kątem oka ciągle miały wrażenie, że niekoniecznie jest to osoba, ale że ciągle coś się dzieje, że coś was gdzieś przytłacza, że pojawiają się różnego rodzaju trudne sny, że ktoś do was ciągle przemawia, że gdzieś macie wrażenie jakiegoś wewnętrznego głosu, który z wami nie ma nic wspólnego. To są właśnie te osoby, które mają takie stworzone wokół was sztuczne raje. One tworzą takie właściwie one wytwarzają taką złudę życia normalnego i po prostu zostają w tym i w tym sobie normalnie funkcjonują, niestety sprawiając trudności osobom żyjącym i chociażby właśnie w takiej sytuacji, jak tutaj karty pokazuje się takie obciążenie dla miejsca. Czyli wy sobie spokojnie funkcjonujecie, żyjecie, wy nawet nie wiecie o tym, bo na przykład się wyprowadzacie, nie zaglądacie, nie korzystacie z tego. Natomiast jak ktoś wchodzi z zewnątrz do takiego domu, gdzie jest pewnego rodzaju forma mieszkańca, jakie jest odczucie? Odczucie jest takie, że w domu jest nieprzyjaźnie, że jest chłodno, zimno, że jest to dom w jakiś sposób taki, gdzie jak człowiek wchodzi, to właściwie od razu ma takie poczucie atmosfery, nie powiem grobowej, bo to nie będzie do końca odnosiło się do samej jakby do samego takiego, do samej energii, ale będzie się odnosiło takie wrażenie, że coś tam stoi, że to powietrze gdzieś tam się nie rusza, tak? I to będzie właśnie, jest poczucie smutku ciągłego, jak człowiek wchodzi do takiego miejsca. Poczekaj. Jeszcze raz ostatnią osobę poproszę. Dobrze. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Dianko, ja się miałam odezwać. Bardzo słabo Panią słyszę niestety. Witam Pani Dianko. Witam. Ja miałam się odezwać troszeczkę wcześniej, tam Pani nas oczyszczała. Relacja moja, znaczy moje miejsce, to znaczy mój lokal. Tak. Nie wiem, Pani pamięta. Pamiętam. Jak Pani zobaczyła w kartach. Chodzi moją relację, jak to się u mnie to poukłada i razem relację z mężem, no i tam siostra i mama. I mama, dobra. Tak, bo dzieci zostawiliśmy no, jakoś na razie. Tak, nie, bo dzieci pamiętam, że... Nie było, ja dopiero wróciłam, bo to w szpitalu jest, ale najpierw zatem o nasze oczyszczenia. Dobra, najpierw zobaczę na panią i na męża. Na mój lokal, tak, na męża. Dobra. I na mój lokal, jak ja sobie poradzę, czy to po prostu... Będę miała te opłaty na to wszystko, czy sobie to wszystko. Dobrze, zaraz zobaczymy. Będę kałwią oczyszczać ja osobiście. Zaraz zobaczymy, bo może nie ma sensu, bo też proszę pamiętać, pani niedawno robiła porządki, więc nie przesadzajmy tak. Też, bo tak, moim tak, zdaniem tak. Dajmy szansę tym dobrym energiom, niech one się tam troszkę zasiedzą.
Ja nie jestem zwolenniczką tego, żeby co miesiąc wszystko wyrzucać, bo po prostu człowiek wtedy się robi jałowy. Ładne karty ma pani osobiście. Z przełożenia patrząc, muszę pani powiedzieć, że w bardzo dużej takiej, powiedziałabym, aktywności pani mi się pokazuje. Jeśli chodzi o męża, no to muszę pani powiedzieć, że tutaj mam takie karty, no widać jest, że gdzieś on jest tak na wyskoku dosłownie. Czy w ostatnim czasie w ogóle mieliście państwo ze sobą do czynienia, bo pokazała mi się karta łez? Proszę uważać, bo tu panią uczulę na to. Proszę w najbliższym czasie uważać jakby na kontakt z nim, ponieważ on się pokazuje rzeczywiście w kartach osoby, która może gdzieś przyjść z jakąś trudną rozmową, z jakimiś takimi nieprzyjemnymi odczuciami. Na razie mam go w karcie zawieszenia, natomiast ponieważ pokazują się karty mówiące o tym, że coś się może zadziać, to proszę być ostrożną. Co prawda mam panią w kartach ochrony. Proszę uważać na kłótnie w lokalu. Dokładnie taka jest informacja. Proszę uważać na taką dość poważną kłótnię w lokalu, bo to się pokazuje niestety przy mężu jako coś, co może się naprawdę dosłownie na dniach wydarzyć. Natomiast jeśli chodzi o panią, co my tutaj mamy? A propos pieniędzy. Powiem pani, że teraz rzeczywiście ten najbliższy czas przed samymi świętami może być takim czasem troszkę trudniejszym. Tu niestety muszę panią na to uczulić. Tutaj raczej uważam, że powinna pani dość poważnie, no, na tyle, na ile to możliwe, zacisnąć pasa, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Powiem pani, okres moim zdaniem między, ja powiem tak, przed samymi świętami i po świętach. Tutaj ten okres pokazuje się jako okres dość ciekawy, dość interesujący, czyli na opłaty moim zdaniem powinna pani spokojnie zarobić. Natomiast no, zdecydowanie jednak nowy rok się pokazuje w kartach jako czas, kiedy rzeczywiście zaczyna być fajnie, zaczynają być, naprawdę ma pani z tego zadowolenie. Bardzo fantastyczne karty ma pani szczególnie na w ogóle okres karnawału. Do lutego pokazuje się pani jako osoba, która na tyle, powiedziałabym, odblokowuje swoje sprawy finansowe, że zarówno pani, jak i pani mąż pokazujecie się w kartach dość takiego dużego zadowolenia. Przed panią jakieś wyjazdowe plany w ogóle, ale to już powiedziałabym po feriach, to już jest po nowym roku, jakieś nagłe decyzje dotyczące wyjazdów, bardzo fajne, bardzo interesujące. Także tu na pewno spokojnie, ale na to, na co uczulam, to jest jednak zachowanie męża w najbliższym czasie. Mam u niego jakąś utratę poczucia bezpieczeństwa, stąd może wynikać jakaś nieprzyjemna sytuacja z nim. Co dalej, proszę powiedzieć? A siostra teraz moja, tam jak tam... A co się z siostrą dzieje, proszę powiedzieć? Znaczy, no nie wiem, Mila, mam schorą depresję. No tak, to ja wiem, to ja pamiętam, natomiast rozumiem, że... Na razie to widzę, że sobie świetnie radzi. No to dobrze. I tak właśnie chciałam zobaczyć razem z mamą. Dobra. Dobra, zaraz zobaczymy, co z siostrą i z mamą. Jak one się czują. A jak mama się w ogóle czuje, proszę powiedzieć? No w tej chwili dobrze. No to super. Taki wiek jest stabilny, no to tak się właśnie mówi. Fantastycznie. Stabilny. I mówi pani, że siostra czuje się lepiej, że siostra tak, czuje się tak, jakoś... Tak. No to dobrze, to jest... Energia ma do życia taka po prostu jest. Dobra, ja sobie, wie pani co, ja sobie na wszelki wypadek dopiszę, bo moim zdaniem przy niej, przy tej depresji, to jakby energetyczne działanie na pewno jeszcze ją wzmocni. Czyli ja bym tutaj przy niej, zobaczymy co karty jeszcze pokażą, ale ja bym przy niej popracowała jeszcze, żeby ona rzeczywiście, żeby się ta energia u niej ustabilizowała, żeby ona się naprawdę dobrze poczuła tak na dłużej. No dobrze, zobaczmy. Ładnie muszę pani powiedzieć, ona rzeczywiście się pokazała od razu w kartach osoby, która przede wszystkim trochę wyszła ze skorupy, ja tak to określę. Jest to jakiś taki większy kontakt z rzeczywistością, więcej takiej, powiedziałabym, radości. Zaraz zobaczymy, co tu jeszcze jest. Pani mi się też pokazuje w kartach. No tutaj cały czas pani też mi się przez te karty gdzieś przewija. Ładnie. I pani siostra, i pani mama pokazują się dość, powiedziałam, w takich fajnych kartach. Spokojnych, bardzo stabilnych. Siostra pokazuje się naprawdę w karcie. Powiem pani taką ciekawą rzecz. Pokazuje mi się przy kartach pewnego rodzaju formy sukcesu, większej energii, kreatywności, takiej chęci właściwie do działania większej, do czego w ostatnim czasie nie miała. Pani mi się pokazuje cały czas bardziej, nie powiedziałabym, na dzień dzisiejszy martwi bardziej pani, bo pani ma jakiś taki zamęt w głowie, nie wiem, czy wynikający właśnie z problemów. No, zaraz się zapytam, no problem ten i problem dzieci w tej chwili. Tak, ale ma pani problem, jest coś na rzeczy, ja bym powiedziała, bardziej tutaj jest niepokój o sprawy związane z finansami i z mężem, tak, niż o dzieci. Tak mi się pani bardziej pokazuje. Może też być, to tak może być. No.
Też to może być. O mamę, o siostrę ja bym... Odpowiedzialna, aha. Tak, ale o mamę i o siostry ja bym się na pani miejscu dzisiaj w ogóle nie martwiła, bo one się naprawdę pokazują, one sobie bardzo dobrze radzą. Mama, jedynie na co będę zwracała uwagę, to ewentualne problemy żołądkowe, które mogłyby się gdzieś tam pojawiać w najbliższym czasie, więc tu na to tylko bym zwróciła uwagę. Natomiast proszę powiedzieć, co z panią się dzieje, bo tu mam takie karty, które mnie troszkę niepokoją, powiem ja szczerze. Ja pani powiem tak, córka jest w szpitalu, tak. Kiedy wyjdzie, bo jest chora i właśnie też chciałam, że jeszcze zdążymy ją oczyścić, bo nie wiem, czy ona wyjdzie. Mm-hmm. Może jutro. Ja podam datę urodzenia, 2 sierpnia 50. Moment, bo mi się tutaj wszystkie długopisy uciekły. 2 sierpień 87. Dobra. I teraz tak, to pamiętam imię córki. Proszę powiedzieć, bo ja pamiętam, że miała USG, miała badania. Tak, miała, ona w tej chwili jest na zapalenie jelita i po prostu leży w szpitalu. I kiedy, jak długo, kiedy ona wyjdzie, jeżeli może zdarzy się jeszcze ją potem w szpitalu oczyścić z tych energii. Tak, no oczyścimy ją, natomiast... no dobrze, zobaczmy, bo ja mam rzeczywiście ją i ciekawe jest, że akurat zapalenie jelita, wiadomo, co jest przyczyną tego zapalenia w ogóle? Nie, jeszcze nie. Nie wiadomo, tak? A do kiedy, proszę powiedzieć, w ogóle ma tam jest należeć? Znaczy, ona już ponad tydzień czasu leży. No może w tym tygodniu może wyjdzie właśnie na początku, tak lekarz obiecał. Moim zdaniem powinna gdzieś, u mnie w kartach mniej więcej do 10 dni powinna wyjść, czyli jeżeli jest około tygodnia, to wydaje mi się, że powinna w połowie tego tygodnia raczej już wyjść. Będzie musiała bardzo uważać, jest bardzo osłabiona. Zapalenie jelita to jest jedna rzecz. Ja uważam, że w ogóle w tej chwili ma taką trochę, ja bym powiedziała, że w ogóle cały organizm został przez to bardzo mocno osłabiony. Mnie się tak, pokazują anemię. Właśnie, nieciekawe wyniki krwi. I na to na pewno będę zwracała bardzo, bardzo uwagę, bo jest po prostu słaba. Jest bardzo, bardzo słaba. Moim zdaniem niestety również bardzo słaba psychicznie przez to. Także tu ja uważam, że będzie potrzeba, bo oczyszczenie to jest jedna rzecz, natomiast moim zdaniem potrzeba jest jakiejś formy wsparcia. Kiepsko, muszę pani powiedzieć, że jest w jakiś sposób, ja bym nawet powiedziała, że ta cała sytuacja z zapaleniem jelita i z ogólnym takim właśnie osłabieniem organizmu u mnie pokazuje się w kartach wręcz takiego, powiedziałam, załamania i mam taką psychikę, która zaczyna troszkę w związku z tym szwankować, a teraz jeszcze szczególnie przed świętami, bo moim zdaniem to jest jeszcze ta presja związana ze świętami, z tym, że trzeba, że koniecznie, że przymus. Ja bym zachęcała do jakiejś form wsparcia dla niej, to znaczy albo ze strony pani, no bo tutaj myślę, że po prostu potrzeba jej jest trochę takiej stabilności. Także, a pani też proszę pamiętać, że pani się, jak pani się zaczyna martwić, to pani niestety też nie stanowi wtedy takiego dobrego wsparcia, a jej to wsparcie jest teraz potrzebne. I tak jak siostra i mama wyglądają fantastycznie w kartach, tak niestety to pani zamartwianie się sprawia, że staje się pani troszkę gorszym obiektem do bycia energią wspierającą. Ja tak to określę. Nie mam przy córce zagrożeń mówiących o tym, że tutaj ona z tego nie wyjdzie, czy że będzie się to jakoś długo ciągnęło. Mam rzeczywiście też takie leczenie, ale takie leczenie, które powiedziałam, jest dość drastyczne, tak? To znaczy, że ten organizm jeszcze dodatkowo przez to zapalenie i przez leki podawane w trakcie, przy tej bardzo kiepskiej jakości krwi, może jeszcze sprawiać, że ona przez jakiś czas, ja bym powiedziała, nawet przez mniej więcej 2-3 tygodnie, będzie bardzo, bardzo taka wycofana, osłabiona, więc na to na pewno zwracam uwagę. Więc ja się bardziej skupię na córce niż na kimkolwiek innym. Ja niestety muszę zniknąć na chwilę pod stołem, bo zgubiłam długopis, więc musicie mi państwo wybaczyć te ruchy. Dobrze, mili państwo, czyli ja czekam na wasze telefony. 708-588-444 to jest numer na wizję. 708-588-444, 708-788-660 poza wizję. Zapraszam do Irenki i do Roberta. Dobrze.
Ja sobie tutaj muszę wynotować to, co ważne. Dobrze, i wracam do tego, mili Państwo, właśnie, a propos, skoro też pojawił się telefon w tej sprawie, jeśli chodzi o to oczyszczanie domów, mieszkań, nie przesadzamy z tym, mili Państwo, też, dlatego że moim zdaniem raz na pół roku, albo w sytuacjach, kiedy właśnie wyprowadzamy się, zostawiamy mieszkanie, chcemy, żeby albo ktoś się do niego nowy wprowadził, albo my obejmujemy mieszkanie po kimś, to pierwszą rzeczą, którą robimy, jest oczyszczenie. I wtedy już nie patrzymy na to, czy księżyca ubywa, przybywa, nie ma znaczenia, robimy ten porządek. Wtedy już po prostu musimy, po prostu, może będzie nas to kosztowało trochę więcej energii, ale warto to będzie zrobić. Swoje mieszkania, swoje domy, swoje miejsca pracy i swoje przestrzenie czyścimy, ale na pewno nie częściej niż raz na pół roku. Dlaczego? Bo gdyby to było tak, że będzie bardzo dużo jakiegoś niepokoju, wtedy na pewno coś należy z tym zrobić. Dobra. Witam, dzień dobry. Dzień dobry pani. Witam. Ja straciłam mamę teraz niedawno i nie mogę sobie poradzić z tym wszystkim. Jeszcze się rozstałam z pewnym mężczyzną. I też jakoś mnie to wszystko boli. Dobrze. A po pierwsze, naprawdę jest mi bardzo przykro z powodu mamy. Zaraz zobaczymy, jak to też się będzie tutaj układało. Jak dawno, proszę powiedzieć? Teraz 28 listopada. Czyli bardzo świeża rzecz to jest. Dobra. I wszystko, rozumiem, naraz się zeszło, tak? Czyli odejście mamy i utrata partnera w podobnym czasie. To tak trochę na moje własne życzenie to drugie. Tak, ale na własne życzenie, ale myślę, że też, ja proszę mi wybaczyć, ale czy to jest też tak, że trochę pani partner nie stanął na wysokości zadania w tym czasie? Nie, to już wcześniej niby było, ale to już tak się rozchodziliśmy. Dobrze. Dobrze, zobaczmy w takim wypadku, co z panią. Najmocniej muszę pani powiedzieć, na razie pokazuje się partner i to odejście właściwie. Proszę powiedzieć, czy to jest tak, że pani definitywnie podjęła decyzję o tym, że to już jest koniec i nie dopuszcza pani myśli o powrocie tego mężczyzny? Tak, definitywnie. Ja uczulę panią na coś, bo to jest mężczyzna, który przez jakiś czas może jeszcze panią nagabywać. On może gdzieś się koło pani pojawiać, może być taki nadaktywny w pewnych sytuacjach. Także na to na pewno panią uczulam. Natomiast zaraz zobaczymy. Powiem pani, bo to jest mężczyzna, który mnie się pokazał w karcie okropnego zazdrośnika i on może pani robić, powiedziałam, w najbliższym czasie trudności, więc proszę tutaj być dosyć ostrożną. Ale on już jest w związku, także... Tak, ale mimo wszystko jest pokazany jako mężczyzna, który lubi być takim mężczyzną, który kontroluje ludzi wkoło siebie. I to, że pani gdzieś go, powiedzmy sobie, wyeliminowała ze swojego życia, to wcale nie znaczy, że on jeszcze się gdzieś tam nie pojawi ze swoimi uczuciami. Jeśli chodzi o pani mamę, mama się pokazała w kartach definitywnie przejścia. Nie mam nigdzie koło pani energii zawieszonych. Także mama definitywnie odeszła i mama się pokazuje w bardzo ładnych kartach. Będzie pani odczuwała żal i smutek i to jakby no tu niczego nowego nie odkryje, ale z tym będzie sobie pani radziła. Moim zdaniem dużo lepiej, powiedziałam, będzie się pani czuła w okolicach wiosny. I teraz tak, bo nie wiem, czy pytamy o to, jak dalej pani przyszłość związana, nie wiem, z uczuciami, z emocjami, tak, na co poproszę, mam zwrócić uwagę. Tak. Powiem pani w ten sposób. Ja mam jeszcze cały czas tego mężczyznę, który będzie gdzieś o panią starania jakieś czynił, będzie próbował panią nagabywać. Na to panią jednak będę uczulała. Natomiast jeśli miałabym powiedzieć, kiedy pojawia się w pani życiu ktoś nowy, jak dla mnie raczej wiosna przyszłego roku, nie tego 2013, tylko ja bym powiedziała raczej 2014, pojawia mi się koło pani mężczyzna, rozwodnik, mężczyzna, który od dość długa jest sam, bo to jest ktoś, kto już ponad 9 lat prawdopodobnie będzie sam, czyli ktoś już o takich nawet trochę cechach starego kawalera po tym rozwodzie. Pojawia się ktoś taki koło pani. To jest ktoś, kto mnie się pokazuje u pani przy kartach zawodowych, przy kartach pracy. Więc no mam kogoś takiego, mężczyzna od pani raczej starszy, około 4-6 lat. Nie mam karty związku i małżeństwa, ale myślę, że to raczej będzie po prostu wasza wspólna decyzja o tym, żeby nie legalizować tej relacji, choć on może
może mieć pomysły na taką legalizację, ale tak jak powiedziałam, dla mnie mniej więcej dopiero tak naprawdę ktoś poważny, bo też ja nie mówię o tym, bo moim zdaniem może się pojawić ktoś jeszcze w międzyczasie, ale mnie poważny pani partner pokazuje się mniej więcej w 2014 roku w okolicach wiosny. A jeszcze czy moja córka wyjedzie do Anglii? A zaraz zobaczymy. A na kiedy ona ma, proszę powiedzieć, te plany wyjazdowe? No powiedzmy za 2-3 miesiące. Powiem pani tak, na razie mam to w takich kartach przegadania, to znaczy ona troszkę tak siedzi na walizkach i widać, że jest w niej ogromna chęć, natomiast mam też przy niej ogromną ilość lęku i takiego zastanawiania się. I czy ona rzeczywiście wyjedzie? No ja powiem pani szczerze, że byłabym chyba ostrożna z wyrokowaniem tego wyjazdu. Mnie się tutaj takie szanse pojawiają w okolicach maja i jeżeli to wykorzysta, to ja bym powiedziała, że powinna jechać. Natomiast może tak być, że właściwie w ostatniej chwili się zacznie rozmyślać, że zacznie się wahać. Szkoda, bo mnie się w ogóle ta Anglia pokazuje w kartach dość interesujących, ale to nie jest wyjazd na długo. Uważam, że to jest taki wyjazd, który dobrze by jej zrobił, powiedzmy, gdyby pojechała na pół roku, rok czasu, ale nie dłużej i tylko właściwie po to, żeby zdobyć pewne doświadczenia, żeby się nauczyć czegoś, być może też nauczyć się języka, tak powiedziałam, dość dobrze, ale nie wydaje mi się, że powinna tam zostawać na zawsze. Halo? A jeszcze może jak u mnie w pracy, bo takie mam czasami problemy i nie wiem, co z tym zrobić. Ja powiem pani tak, że problemy, znaczy, ja nie mam przy pani zagrożenia, jeśli chodzi o karty pracy. Moim zdaniem tutaj ja mam takie, powiedziałam, wręcz stabilne i porządne karty. Jeśli pojawiają się jakieś problemy, to raczej powiedziałam, że jest to kwestia jakiegoś braku też komunikacji, złe zarządzanie, ja bym tak to nazwała wręcz, że czasem pewne informacje do pani mogą dochodzić w sposób okrojony i nieodpowiedni. Mam takie wrażenie, że ktoś, kto jest osobą, nie wiem, prezesem, osobą zarządzającą, kimś, kto gdzieś rozdaje, powiedzmy sobie, pracę, może być osobą nie do końca kompetentną, nie do końca właściwą na właściwym miejscu i stąd mogą się pojawiać w ogóle w zespole, w grupie, w ogóle wśród pracowników takie czasem wrażenie, że nikt nie wie, na czym stoi. Ja mam przy pani karty stabilności. Uważam, że przez najbliższe 2-3 lata może pani spokojnie o swoją pracę się nie martwić, być może dłużej, natomiast na razie karty pokazują te 2-3 lata. Mam panią pokazaną w karcie królowej monet, czyli tu nie mam żadnych zawirowań wynikających z pani życia zawodowego. Ja panią bardzo serdecznie pozdrawiam. Jeszcze raz wyrazy współczucia w związku z odejściem mamy i mam nadzieję, że uda się pani w najbliższym czasie poradzić sobie z tymi trudnymi rzeczywiście emocjami. Jest mnóstwo. Powiem pani, dlaczego też dobrze było, gdyby córka pani nie zostawiała w najbliższym czasie. Właśnie chociażby z tego względu, że za dużo, powiedziałabym, za dużo takich przymusowych porządków zrobiło się w pani życiu. Za duża czystka, jeśli chodzi o to, czyli odeszła mama, odszedł od pani partner i myślę, że to nie jest dobry moment, żeby zostawała pani sama, bo widać, że jest pani bardzo dużo takiego wycofania. Pozdrawiam. Witam, dzień dobry. Dzień dobry pani Dieno. Mam prośbę, jakby pani mogła zerknąć na sprzedaż działki. Dobrze. Sprzedaję ją strasznie długo i nie mogę sprzedać. Dobrze. Czy ja mogę panią zapytać, jak pani się czuje? Marnie. Marnie? Bardzo marnie. Czasami jest tak, że jakoś tam łapię pionu, ale wpadam w takie dołki emocjonalne i wtedy już jest marnie. Staram się nie pokazywać ludziom, no tak. Wiem. No ale jak zostaję sama, wtedy jest... Proszę pamiętać, że tylko, nie wiem, ja mogę, czy ktokolwiek z nas, to proszę się do nas chociaż na chwilę odezwać, a na pewno pomożemy, dobrze? Nie, może nie w wielkim stopniu, ale chociaż trochę ulżymy. Bardzo, bardzo dziękuję. Dobrze, zobaczmy tą działkę. Czy się udają? Tak, ale tak... Chyba zjadłem pewne sprawy.
Powiem tak, nie powiem, że mam dzisiaj wybitnie takie, powiedziałam, optymistyczne karty. Raczej zostawiamy tą działkę na przyszły rok. Bardzo ładne karty pokazują, bo teraz powiem tak, teraz mam takie wrażenie, że nawet gdyby ktoś się pojawił, to mimo jakiejś pani gotowości, cały czas pokazuje mi się pani w kartach osoby, która nie ma do tego w jakiś sposób głowy i siły. Ktoś powinien się pojawić. Mnie się pojawia zainteresowanie tą działką w okolicach marzec, kwiecień. Przy tym pokazuje mi się starsza kobieta, kobieta, która właściwie będzie gotowa tą działkę kupić no, dosłownie i powiem od razu, na pewno nie będzie konieczności negocjowania stawki. Uważam, że jest to ktoś, kto będzie na tyle tym miejscem zainteresowanym, że zapłaci tyle, ile pani będzie oczekiwała. Czyli tutaj oczywiście będzie forma pytania o zmniejszenie, o jakby tutaj negocjacje, natomiast powiem szczerze, że to jest taki właściwie powiedziałam w granicach dyskusji, w granicach rozmowy, niekoniecznie zmierzające do tego, żeby pani rzeczywiście tą stawkę obniżała. Ja mam sprzedaż działki między marcem a majem, także tu powinno pani się bardzo szybko udać. Moim zdaniem jest to ktoś z ogłoszenia raczej internetowego, nie przez agencję, nie przez żadne tego typu instytucje, raczej sprzedaż bezpośrednia. No to super by było, pani. No, ładne karty pieniędzy, muszę pani powiedzieć, przy tym są, bo mam dziesiątkę monet, czyli jest to ktoś taki, kto rzeczywiście będzie, ma gotówkę, ma żywe pieniądze, nie kredyt, nie pieniądze skądś, tylko żywą gotówkę, żywe pieniądze. Ktoś, kto właściwie będzie mógł sfinalizować to, moim zdaniem jest to transakcja do sfinalizowania w ciągu maksymalnie 3 do 10 dni. Jakby pani mogła zerknąć w kartę, jak... tutaj odnośnie mojego tego życia takiego osobistego, chodzi o znajomych czy koleżanki, kolegów, no wie pani, na tej zasadzie tak. Wiem. Mam dzisiaj, powiem pani tak, bo mam, pani Ewo, takie karty mówiące o tym, że bardziej w tym czasie powiedziała, może pani liczyć na mężczyzn, jeśli o mnie chodzi. I przez najbliższy pół roku raczej pani się o tym przekona, że tutaj więcej będzie właściwie takiej pomocy, wsparcia, zaangażowania, ale to wszystko jest na dzień dzisiejszy u mnie takie dosyć zdystansowane. Tak jakby, nie wiem, ma pani takie wrażenie, że ludzie się pani trochę boją? Tak. Że się wszyscy tak, i nie ma do tego jakiegoś emocjonalnego uzasadnienia, tylko mam takie wrażenie, że, bo często się zdarza tak, że ludzie od nas odsuwają, bo nie wiedzą jak się zachować, ale tutaj mam takie wrażenie, że... Boją się z uwagi na to, że to jest drugi raz to samo, wie pani tak, o co chodzi? Tak, że to nie jest wynikiem samego tego zdarzenia, tylko w ogóle jakby pani, jakby zaczęli się bać pani po prostu. Tak. Paranoja. Powiem pani szczerze, jest to paranoja, dlatego że pani pokazuje się w kartach osoby absolutnie... Nawet nie chcę powiedzieć, jak to określają, bo określają to jednym słowem, wie pani, ale wie pani jakim, wie pani o co chodzi. Nie, ale aż nawet chyba boję się usłyszeć to słowo. Zaczyna się na P. Nie wiem, naprawdę cały czas nie wiem. Przekleństwo, że to jakieś przekleństwo, rozumie pani? Tak. Na tej zasadzie. I powiem pani taką rzecz, bo patrzę w karty i uważam, że jest to paranoja, bo pokazuje się to jako coś, co... Takie plotki krążą, tak. Wie pani, jakieś takie... Powiem pani, że w ogóle roznosi to ktoś, roznosi to całkiem taka pani, powiedziałabym, bliska znajoma, bliska koleżanka, bliska przyjaciółka. Czy ma pani wśród swoich znajomych kobietę, która straciła kogoś? Mówię o bliskich znajomych, ja nie mówię o pani przyjaciółce. Ma pani kogoś takiego? Tak. I ona niestety moim zdaniem jest główną osobą, która generuje te plotki. Nie wiem czemu, nie wiem jaki ma w tym cel. Czy to jest też tak, że w jakiś sposób ona chce się tutaj oczyścić, ale ona jest główną osobą, która w jakiś sposób... Może kwestia zwrócenia na siebie uwagi. Być może, tak. Bo jako księżniczka mieczy ona może chcieć zwrócić na siebie uwagę kosztem cudzej tragedii. Może tak być. Ja powiem tak, proszę się dlatego też tym nie przejmować. Powiem pani tak, najbliższe pół roku jest takim czasem, który będzie dla pani rzeczywiście czasem doświadczenia, nauki też. Z tych ludzi, którzy są wokół pani, jak dla mnie na dzień dzisiejszy, na pewno może pani liczyć co najmniej na dwóch mężczyzn. To są mężczyźni, którzy w pani otoczeniu są. Nie ma przy mnie takiego, kto by nawet ze mną pogadał. Wie pani, o co chodzi? Tak. To nie chodzi o jakieś... Mhm. Ale takiej zwyczajnej...
zwyczajnej przyjaźni, a ja nie lubię się nikomu narzucać, że tak powiem. Wiem, ale pani Ewo, na pewno ja też nie mogę się zgodzić na to, żeby pani z tym wszystkim została sama. To znaczy, ja wiem, że pani sama z tym nie wyjdzie, nie pójdzie do nich. Ja mam takie karty, mówiąc o tym, że przełamią się, że, no mówię, mnie się przede wszystkim pokazuje dwóch mężczyzn. W kartach osób, które... Ale to jest z czystego serca, w tym nie ma interesowności, w tym nie ma właściwie takiego, takich kart mówiących też o żałowaniu pani jakimś wybitnym, tylko ja bym powiedziała, że z czystej przyjaźni. Potrzebują trochę czasu jeszcze na to i moim zdaniem tak naprawdę pewne sytuacje się odblokują gdzieś w okolicach stycznia, ale ci ludzie zaczną wracać. Z całego pani towarzystwa, z ludzi, którzy wokół pani są, na dzień dzisiejszy na razie liczyłam tylko na te dwie osoby. Potem pojawiają się inni, ale mam takie wrażenie, że ta sytuacja na tyle zmieniła pani życie i z jednej strony jest to pewnie okrutne to, co powiem, ale z drugiej strony niestety chyba też tak jest. Los zweryfikuje pani znajomości na tyle, powiedziałabym, silnie i na tyle intensywnie, że okaże się, że właściwie jakieś 80% ludzi, którzy wokół pani do tej pory byli, okaże się tchórzami, po prostu, najzwyczajniej w świecie. I nawet takie osoby, których pani by nie podejrzewała, osoby, na które by pani najbardziej liczyła, niestety okażą się osobami dla pani najbardziej nieprzychylnymi, w największym lęku. Oni się pokazują w kartach diabła, w kartach obawy. Powiem pani tak. Nie ma, i wrócę do tego, nie ma w tym, co się z pani życiu dzieje, ani grama przekleństwa. Nie ma. Być może, i powiem tak pani Ewo, może ma pani taką karmę, nie wiem, pewnie w to trzeba byłoby zaglądać głęboko i jakby rozpatrywać. Ja powiem pani taką rzecz. Cały czas mam przy pani, ale to jest w energiach opiekuńczych. Pani były partner pokazuje się jako partner, który jest, nie jest w energiach obciążających, bo jest to jako ktoś, kto cały czas daje pani siłę i moc właściwie w poradzeniu sobie z tym. Mimo, że jego fizycznie koło pani nie ma jako człowieka, to jako energia, jako świadomość, cały czas mam tą obecność, ale tak jak powiedziałam, nie jest ona wynikiem uwieszenia, nie jest ona wynikiem zatrzymania. Dla mnie jest ewidentnie wynikiem miłości i tego, że po prostu jest pani w sercu jego obecność potrzebna. Ja naprawdę, jeżeli kiedykolwiek będzie pani potrzebowała jakiejkolwiek formy, nie wiem, rozmowy, czegokolwiek, nawet tego, żeby pomilczeć przez chwilę, proszę pamiętać, że naprawdę po prostu jesteśmy z panią. Witam, dzień dobry. Halo, witam. Dzień dobry. Witam. W czym mogę pomóc? Dobry. Witam, dzień dobry. Moje imię Małgorzata. Urodzona 18.02.59. Tak. Mój mąż Andrzej. 25.11.60. I o co pytamy, pani Małgorzato? No pytamy właśnie o to, że układa się między nami niedobrze. Ja mieszkam u teściowej i mamy taki problem z związkiem małżeńskim. No wydaje mi się tutaj dużą rolę odgrywa moja teściowa. Jest taka nieprzychylna. Nastawia mojego męża przeciwko mnie. To są te wtrącane dzieci. No i... Pani Małgorzata... Siebie i jego. Nie macie państwo możliwości, rozumiem, na dzień dzisiejszy wyprowadzenia się stamtąd? No, niestety nie. Dobrze, zobaczymy, co tam się dzieje, jak to będzie dalej wyglądało. Teraz taki też ciężki okres, bo człowiek chciałby więcej, jak najwięcej popracować, zrobić, posprzątać i ten dzień świąteczny spędzić razem, a to tak się wszystko okazuje. Odwrotną stronę wszystko idzie. Dobra. Tak, ale też, no, powiem pani tak, nie ma pani wyjścia. Musi się pani uzbroić w cierpliwość, bo ja mam w ogóle bardzo ładne karty dla państwa na przyszły rok, na lato. Natomiast na dzień dzisiejszy rzeczywiście jest poczucie takiego rozczarowania.
Ja oczywiście powiedziałam, że nie należy też wszystkiego brać do siebie, bo myślę, że tutaj jakby też pani jest osobą taką bardzo wrażliwą. Powiem pani tak, moim zdaniem pani mąż jest mężczyzną, który naprawdę panią kocha i naprawdę no, pokazuje mi się w kartach mężczyzny, który chciałby pani jak najwięcej w życiu dać. Rzeczywiście, mam bardzo silnie działającą tutaj osobę pani teściowej, kogoś takiego, kto niestety ma takie tendencje dość duże do zawłaszczania po prostu wszystkich. Natomiast czy no to jest jej mieszkanie i ona by chciała po prostu, żeby i moje dzieci i mój mąż był razem z nią, tak jakby izolowała mnie od nich. Tak, ale pani musi się też nauczyć o to walczyć, bo pani mi się teraz pokazała w karcie osoby, która w jakiś sposób się poddała temu, czyli pani się gdzieś wycofała, jest w pani mnóstwo lęku, mnóstwo żalu, mnóstwo... Tak, właśnie, mam lęk w sobie i potem dopiero jak we mnie wejdzie taka ta niechęć do życia, to wtedy tak wybucham. Tak, i niestety straty wynikające z tego są ogromne, głównie dla pani tak naprawdę, pani Małgorzato, bo ja mam takie wrażenie, że to jest coś, co jest przeciwko pani też w końcu w efekcie wykorzystywane. Czyli ja bym powiedziała, że zarzuca się pani niezrównoważenie psychiczne, że zarzuca się pani taką wręcz histeryczność w zachowaniu. Ja mam propozycję, ja bym patrząc w karty, które mam, a naprawdę mam takie nieprzyjemne karty na dzień dzisiejszy, w najbliższym czasie, ja bym proponowała pani naprawdę, żeby trochę panią przeczyścić, bo nie sam związek, nie relacje, bo uważam, że... Proszę o oczyszczenie mnie i męża także, no bo chciałabym, żeby on to wszystko zmienił, bo to od niego zależy, nie to, żeby tylko, no nie wiem jak to nazwać, tak jak jego matka chce, żeby to robił, bo do tej pory to tak czyni. Tak, ale on się jej bardzo boi w ogóle, muszę pani powiedzieć. Nie wiem, czym ona go tak szantażuje, czy też jaki ona ma tu na niego wpływ, bo to nie jest kwestia tego, że on ją tak bardzo kocha, że on jej tak bardzo słucha. Mnie się pokazuje w karcie lęku, czyli jakby ona w jakiś sposób tutaj go czymś, ja bym powiedziała, straszyła, w jakiś sposób nim manipulowała i stąd jakby pojawia się też taka energia tutaj. No ona go właśnie do tego stopnia manipuluje, bo ona mieszka do góry, ja na dole, bo to jest jej mieszkanie. Mm-hmm. Do tego stopnia go manipuluje, że najchętniej to drzwi zamyka i żeby nie schodził, bo ma pytanie do niego. Po co tam znowu idziesz? Znaczy, czyli zamyka mu drzwi, żeby nie schodził na dół, tak? To znaczy te drzwi są zamykane przede mną, że ja mam schodzić do góry, a on ma nie schodzić na dół. No właśnie o to mi chodzi, czyli żeby jakby trzyma jego pod kluczem w jakiś sposób, żebyście państwo nie mogli zauważyć. Powiem pani tak, pani Małgorzato, przede wszystkim uważam, że musi się pani zebrać w sobie i zacząć z nim też rozmawiać o tych pani obawach, lękach. Ja powiem, przestrzegam naprawdę panią przed takim zachowaniem właśnie, że pani trzyma w sobie te emocje do momentu, w którym panią aż rozrywa, bo to jest naprawdę działanie na pani niekorzyść. Proszę postarać sobie zacząć z tym radzić w taki sposób naprawdę racjonalny, zacząć z nim rozmawiać. Ja naprawdę mam ładne karty między wami, to znaczy między panią a pani mężem mam bardzo ładne karty uczuć. Mam ogromny lęk, tak jak powiedziałam, przy relacji z teściową i mam formę manipulacji. Proszę powiedzieć, czy pani mąż stracił ojca? Tak. I powiem pani, że ona w jakiś sposób cały czas wykorzystuje, bo ja mam tą energię między nimi, czyli mam energię ojca jako energię, którą ona w jakiś sposób manipuluje pani mężem. Czyli ona może mu tutaj naprawdę no, w jakiś sposób zrzucać ciężar i odpowiedzialność za nieobecność swojego męża na pani męża, na swojego syna. W ten sposób pozbawiając go siły i energii. Wydaje mi się, że ja pani powiem jedną rzecz. Moim zdaniem musi pani zacząć ze swoim mężem rozmawiać i mówić o swoich obawach i lękach. Jak dla mnie macie państwo szansę na to, żeby mniej więcej do 3 lat się stamtąd wyprowadzić i zacząć swoje nowe, w ogóle osobne życie. Inaczej moim zdaniem będzie pani stamtąd starała się w ogóle uciekać i nie wykluczam, że w pewnym momencie życia zdecyduje się pani na to, żeby to w ogóle za sobą zostawić i odejść. Także, ale tu kluczową, proszę zapytać kiedyś męża, co takiego ona mówi jemu na temat ojca i na temat tego, bo tą energią ona ewidentnie manipuluje i wykorzystuje ją przeciwko pani mężowi. Mili państwo, ja zapraszam poza wizję do siebie 708-788-208 od godziny 10.30. Teraz zapraszam na drugie śniadanie przy kawie z Sebastianem Przybylskim i Agnieszką Drochomirecką. Ja widzę się z państwem ponownie o 12.30. Do zobaczenia.